Na walnym zebraniu studentów Wydziału Prawa. Bardzo serdecznie witam rektorów Uniwersytetu Łódzkiego, pana profesora Wojtczaka, pana profesora Sewelińskiego. Bardzo serdecznie witam dziekana Wydziału Prawa, pana docenta Marka Zirka-Sadowskiego. Serdecznie witam profesorów naszego wydziału, którzy przybyli i wsparli nas jednocześnie swoim przybyciem w imię naszego szczytnego hasła Jedność Nauczających i Nauczanych. Panią profesor Wiorutę Lewaszkiewicz-Petrykowską. Panią profesor Natalię Gal, pana profesora Lelentala, pana profesora Borkowskiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich pozostałych pracowników naukowych, którzy przybyli na to zebranie i wspierają nas, powtarzam jeszcze raz, swoją obecnością w imię tego pięknego hasła, które za mną wisi. Proszę teraz o przedstawienie sytuacji, omówienie tego, co działo się od piątku, to znaczy od zakończenia naszego zebrania samorządowego w piątek. Na pewno większość z was jest zdziwiona, dlaczego 7 osób tutaj stoi. Przede wszystkim większość z was nie wie, co zaszło od piątku do poniedziałku. W piątek podczas legalnego zebrania samorządu ogłosiliśmy uchwałę dokładnie walnego zebrania samorządu i umówiliśmy się, że zbierzemy się w poniedziałek bądź wtorek w celu skonkretyzowania naszych postulatów. Postulaty wcześniej były zgłaszane i została wybrana w piątek grupa 5-osobowa do napisania tego oświadczenia, które zostało przyjęte przez walne zebranie samorządu. Natomiast w piątek po zebraniu samorządu wiele głosów było, że to było zebranie, że zebranie było nielegalne, że przerodziło się w niedozwolone formy protestu. Niektórym wmawiano nawet, że dojdzie do strajku, co jest oczywistą bzdurą. Ogólnie władze obawiały się, że dochodzi do niekontrolowanego wybuchu niezadowolenia na naszym uniwersytecie, że dochodzi do form takiego protestu jak strajk. Władze obawiały się, że to plakatowanie, które miało miejsce wczoraj, podbudzi studentów do jakiegokolwiek innego, szerszego działania. Ta grupa, tych 7 osób, została poproszona o mediację, o to, aby wpłynąć na studentów, o to, aby wszelkie formy protestu odbywały się drogą spokojną, legalną i drogą rozmów. Chciałem zdementować od razu nieprawdziwe informacje, jakoby miał być w ogóle kiedykolwiek proklamowany strajk. Od tego trzeba zacząć. Nikt nie mówi o strajku. Strajk jest ostateczną formą protestu, o czym doskonale wiemy. Poza tym strajk używa się wtedy, kiedy nie można już rozmawiać. Poza tym w sytuacji uczelni łódzkiej strajk o tyle byłby największym naszym błędem, że inne ośrodki akademickie próbowały wcześniej mediacji, zgłaszały swoje postulaty i po części nie zostały wysłuchane. Tamte ośrodki już częściowo skończyły drogę mediacji. My natomiast dopiero na nią skraczamy. Nie możemy i nie mogliśmy nigdy zdecydować się na strajk. I nie chcę używać mocnych słów, ale osoba tylko i wyłącznie nierozsądna mogłaby przypuszczać, że chcemy spowodować tutaj wybuch strajku. W sytuacji obecnej 7 osób podjęło na siebie zobowiązanie imienne, że przeprowadzi całą akcję plakatową, protestacyjną akcję plakatową w poniedziałek i we wtorek przeprowadzi w sposób spokojny, bez żadnego niekontrolowanego wybuchu. Nie dojdzie także do strajku. Te 7 osób nie miało żadnej legitymacji do tego, żeby rozmawiać z kimkolwiek. Natomiast podjęliśmy, i o tym z tego zdajemy sobie sprawę, nikt nas nie delegował z tej sali, czy w piątek nie zostaliśmy delegowani, a jedynie rozmawialiśmy jako osoby, które mogłyby się podjąć prób rozmów. I dlatego dzisiaj będzie zgłoszony wniosek, żeby wyłonić nową komisję. Obojętnie, czy będzie to komisja złożona z nas, czy z części nas, czy będą to osoby nowe, ale będzie to wtedy komisja, która ma pełną legitymację was do rozmawiania z kimkolwiek. My taką legitymację tracimy z dniem dzisiejszym, po dzisiejszym wybraniu. Następnym chyba punktem obrad naszego dzisiejszego zebrania jest wybranie grupy, która będzie reprezentowała nasz wydział, nas wszystkich w dalszych rozmowach
z władzami uczelnianymi, która będzie naszą reprezentacją. Chcielibyśmy w takim układzie prosić o zgłaszanie kandydatur, a następnie będziemy głosowali nad tymi osobami. Proszę teraz o przeczytanie naszej uchwały piątkowej. Uchwała. W dniu 6 maja 1988 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się walne zebranie samorządu studenckiego, na którym przyjęto uchwałę o następującej treści. Od bez mała 2 tygodni trwają protesty przeciwko panującej sytuacji społecznej i gospodarczej kraju, wywołanej dotychczasową polityką rządu. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest poparcie słusznych żądań strajkujących robotników i studentów Nowej Huty, Krakowa, Gdańska, Wrocławia, Warszawy i innych miast. Popierając ich postulaty, domagamy się: po pierwsze, zmiany znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym z 1985 roku oraz przepisów wykonawczych do niej. Po drugie, zmian dotyczących programu i regulaminu studiów. Po trzecie, poprawy sytuacji socjalno-bytowej pracowników naukowych i studentów. Po czwarte, zmian dotyczących szkolenia wojskowego studentów. Po piąte, zapewnienie absolwentom wyższych uczelni zatrudnienia i zarobkowania zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami. Po szóste, pełnego prawa do zrzeszania się w organizacjach politycznych i społecznych. Po siódme, domagamy się praworządności PRL oraz zwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Nie dążymy do konfrontacji, domagamy się podjęcia rozmów, do których jesteśmy zawsze gotowi. Pogłębiający się kryzys gospodarczy i polityczny, katastrofalny stan środowiska naturalnego zmusza nas wszystkich do podjęcia prawdziwego dialogu, na który jutro może być za późno. W tym miejscu następują podpisy. W tej chwili jest około 250 podpisów. Mi się wydaje, młodzież musi troszeczkę popracować, ażeby coś zrozumieć. A sama teoria, same żądania to chyba niewiele. Będę czytał po kolei nasze generalne postulaty i proponuję zgłoszenie propozycji z sali co do skonkretyzowania ich treści. Pierwszym postulatem jest zmiana znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym z 1985 roku oraz przepisów wykonawczych do niej. Pytanie, wprowadzenie jakich zmian żądamy w tej ustawie? Proszę o zgłaszanie wniosków. Ponieważ ja występowałem w piątek i czytałem konkretne postulaty, w takim razie może od nich dzisiaj też pozwolę sobie zacząć. Przede wszystkim postulaty dotyczyły zmiany regulaminu i ustawy o szkolnictwie wyższym znowelizowanej w 1985 roku, ustawy z 1982 roku. Dotyczyły te zmiany przede wszystkim zwiększenia autonomii i samorządności uczelni, bowiem ta ustawa wybitnie ograniczyła możliwości zarówno samorządu, jak i autonomii uczelni. Postuluję w związku z tym następujące zmiany. Po pierwsze, 25% miejsc w Senacie jest przeznaczone dla studentów, tak jak to było za rządów starej ustawy z 1982 roku. Po drugie, studenci, a raczej samorząd studencki, czyli studenci, mają prawo zgłaszania weta w stosunku do stanowiska, do funkcji prorektora do spraw studenckich oraz prodziekanów do spraw studenckich. O tyle się mija z celem formułowanie konkretnych postulatów, konkretnych punktów, czy też konkretnych uwag, jakie mamy do tekstu znowelizowanego ustawy z 1982 roku, ponieważ zapewne nikt z nas tutaj na tej sali nie jest w stanie w tej chwili wymienić wszystkich uwag, jakie tam się mogłyby ewentualnie nasunąć. Jak wiemy, nowelizacja z 1985 roku była nowelizacją, należy to powiedzieć, kompleksową i regulującą bardzo wiele spraw i sądzę, że chyba najprostszym, jednocześnie być może najłatwiejszym nawet do zrealizowania byłby postulat przywrócenia czy też powrotu do tekstu ustawy z 1982 roku. Po prostu nie domagajmy się wprowadzania nowych zmian do już nowelizowanej ustawy, tylko powrotu do tekstu, który był owocem wynegocjowanym przecież przez studentów, przez pracowników naukowych, przez środowisko akademickie i w sumie jako taki był uznany, mimo swoich zapewne również istniejących usterek, za zadowalający. Następny punkt uchwały piątkowej, punkt drugi, brzmi w następujący sposób. Żądamy zmian dotyczących programu i regulaminu studiów. Proszę teraz o zgłaszanie wniosków co do tego punktu. Otóż ja zgłoszę kilka postulatów. Oczywiście mam nadzieję, że z sali padną następne, ponieważ jest to bardzo, bardzo duży jest to temat.
Z tego, co tak wynotowałem właśnie. Przede wszystkim sądzę, że rozsądnym postulatem byłoby wprowadzenie rocznego okresu rozliczenia. Po prostu, żeby... No chyba wiecie, o co chodzi. Dla pełnej jasności wymagałoby to zmiany paragrafu 23 punktu 1 regulaminu studiów WL. To już tak dla jasności. Poza tym jest coś takiego, może być coś takiego przyjęte, jak zasada swobodnego wyboru egzaminatora. Proszę o ciszę. Oczywiście nie może coś takiego mieć miejsca w sytuacji, kiedy jest na przykład jeden wykładowca w katedrze, jeden profesor i wtedy to sobie nie ma w czym wybierać, to trudno już. Natomiast to nie oznacza oczywiście, że w tym wypadku byłaby to jakaś furtka. Tego nie należy w ten sposób odczytywać. O wiele prościej może załatwić pewne postulaty dotyczące tego podpunktu, postulując o to, aby został zniesiony ramowy statut szkół wyższych i żeby wszystkie sprawy regulaminowe i organizacyjne zostały załatwione na poziomie uczelni. Ustawa w tej chwili tego zabrania. Najprościej to streścić właśnie żądając zniesienia ramowego statutu szkół wyższych. Może proszę Andrzej, powtórz, bo to bardzo ważne, co powiedziałeś. Te wszystkie postulaty, które przed chwilą Rafał zgłosił, mieszczą się w jednym, nieco szerszym, mianowicie żądania zniesienia ramowego statutu szkół wyższych, ponieważ w tej chwili każda uczelnia ma podobny, znaczy ma taki sam statut, no bo jest jeden, tylko z niewielkimi zmianami. A powinno być tak, że każda uczelnia jako uczelnia autonomiczna i samorządna powinna mieć prawo do ustalenia własnego regulaminu i własnego statutu wewnętrznego. I w świetle tego wewnętrznego statutu regulaminu powinny się wszystkie sprawy odbywać. Nie powinno być to zarządzanie na szczeblu centralnym. Zapomnieliśmy jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie zniesienia praktyk robotniczych, mianowicie te praktyki są całkowicie bezsensowne. Trzeci punkt naszej piątkowej uchwały brzmi: żądamy zmian żądamy poprawy sytuacji socjalno-bytowej pracowników i studentów uczelni wyższych. Wyjaśnię może, o co chodzi, dlatego że jest to bardzo sformułowane niewyraźnie, a przede wszystkim to brzmi jak hasło praktycznie rzecz biorąc. I to różnie może być interpretowane. Chodzi tu o to. Po pierwsze, zmiany w systemie naliczania stypendium. Przede wszystkim chciałbym, abyśmy, przynajmniej to jest mój wniosek, postulowali o to, aby została podstawa naliczania stypendium zwiększona do 20 tysięcy złotych oraz stypendium naukowe zostało zwiększone o 50%. To pierwsza sprawa. Poza tym warunki życia w domach studenckich. U nas akurat są jeszcze w miarę niezłe, natomiast w innych ośrodkach są gorsze duże. I głównie chodzi o pozmianę podstawy systemu stypendialnego. Poza tym wiemy doskonale, jaka jest sytuacja naszych starszych kolegów, którzy opuścili uczelnie jako studenci, a zostali dalej jako asystenci. Zarobki ich są niewspółmierne do posiadanej wiedzy, po pierwsze, nie pozwalają im, po drugie, na kształcenie się normalne i często ci ludzie muszą podejmować pracę dodatkową, zarobkową, na przykład w spółdzielniach studenckich, bo sam osobiście znam takich kilku asystentów i według mnie kłóci się to z obrazem asystenta i nauczyciela akademickiego w PRL. Chciałem nawiązać do tej sprawy, o której mówił Andrzej, to znaczy pierwsza to kwestia stypendium. Wydaje mi się, że sposób uzdrowienia sytuacji stypendialnej na uczelniach zaproponowany przez Andrzeja jest leczeniem miejscowym. Powinniśmy domagać się zmiany systemu stypendialnego. Dlatego, że w momencie, kiedy dyskutowano na temat nowego systemu stypendialnego kilka lat temu, wydawało się, że ten system jest idealny. W tej chwili mówi się o tym w innych ośrodkach, dlatego że w kwietniu miałem spotkanie z samorządami z całej Polski. Mówi się także o tym w innych ośrodkach, że system stypendialny, który został w tej chwili narzucony, jest złym i powinny być rozpoczęte prace nad zmianą tego systemu. To znaczy, jest to kwestia wysokości stypendiów, kwestia dotacji na stołówki, na domy studenckie, dlatego że stypendium to z reguły dla nas to jest to, co dostajemy w kasie uniwersytetu, a to nie jest tylko to. Może teraz będziemy głosowali nad następnym punktem, który został sformułowany w uchwale piątkowej, a mianowicie żądamy zmian dotyczących szkolenia wojskowego studentów.
Andrzej, proszę głos. Jest to kwestia wbrew pozorom ważniejsza niż by się wydawało na samym początku. Przede wszystkim należy moim zdaniem postulować o to, aby szkolenie wojskowe zostało skrócone do 3 miesięcy. Szkolenie 12-miesięczne dla absolwentów szkół wyższych jest niepotrzebne nikomu. Ci studenci, absolwenci nie robią nic w wojsku, a wręcz przeciwnie, robią się wodę z mózgu. 3 miesiące to i tak wystarczający czas, żeby tam przesiedzieć. To pierwsza sprawa. Druga sprawa polega na tym, żeby w tej chwili zaliczenie studium wojskowego jest elementem zaliczenia studiów. Natomiast studium wojskowe nie należy chyba do programu merytorycznego studiów. Czy ktoś jest na kulturoznawstwie, czy na prawie, to wojsko, co ma do tego wojsko? Czy ktoś będzie dobrym prawnikiem, jeżeli się nauczy wojska? Nic z tego nie ma. W związku z czym postuluję, żeby niezaliczenie studium wojskowego nie powodowało, że człowiek przestaje być nagle studentem, czyli musi iść na repetę. Niech to będzie załatwione w inny sposób. To druga sprawa. Trzecia sprawa polega na tym, że moje zdanie w tej chwili niedopuszczalne jest, aby zarówno studenci z kategorią E bywali zajęcia w studium wojskowym, jak i dziewczęta. Wszystkie dziewczęta. I po co ci ludzie są potrzebni w wojsku? Po co? Zupełnie są niepotrzebni. Powiedziałem w piątek, że zebraliśmy się tu po to, żeby radzić nad tym, jak poprawić naszą sytuację i naszych kolegów. Jesteśmy tymi ludźmi, którzy w tym państwie mają żyć, mieszkać. My nie chcemy emigrować i dlatego mamy prawo artykułowania swoich postulatów. I teraz, jeżeli jesteśmy studentami, a przypominam, każdy sobie z tego zdaje sprawę, że na studia przychodzi się w Polsce dobrowolnie. Przychodzimy na studia dlatego, że chcemy być ludźmi światłymi, chcemy być wychowywani na obywateli normalnych i wykwalifikowanych i wykształconych i chcemy kierować losem tego państwa, to musimy mieć ku temu jakieś podstawy. Jeżeli jesteśmy uczeni przez kilka lat, uczeni obojętnie, czy jesteśmy słabo, czy bardzo dobrze, to musimy mieć potem jakieś warunki do egzystowania. Nie może się zdarzyć tak, że człowiek idzie powiedzmy na aplikację i ma kilkanaście tysięcy. I to nie jest przez 2 miesiące, czy przez 3 miesiące, a to jest przez parę lat. I musi do tego się utrzymać, swoją rodzinę, a jest to najważniejszy etap w życiu młodego człowieka, bo wtedy zakłada się rodzinę, wtedy się człowiek dorabia. Muszą być zagwarantowane zarobki zgodne z kwalifikacjami. Niestety, ale to jest smutna prawda. To, że w tej chwili Polskę opuściło kilkaset tysięcy osób młodych, jest właśnie wynikiem tego, że nie ma pracy odpowiedniej dla ludzi, pracy niezgodnej z zatrudnieniem i pracy niezgodnej z wykształceniem i pracy niezgodnej z naszymi chęciami zarobkowania. 6. punkt brzmi: pełnego prawa do zrzeszania się w organizacjach politycznych i społecznych. Wydaje mi się, że ten punkt w zasadzie, podobnie jak punkt 7, jest może troszeczkę dziwne, że punkty te dwa znalazły się na samym końcu, dlatego że wydawało mi się tak przynajmniej w piątek, że przede wszystkim chodzi o to. Ja rozumiem punkt 6 w nawiązaniu do tego wstępu, do tego fragmentu, który znajduje się przed postulatami. Mianowicie wydaje mi się, że powinien on mieć charakter solidarnościowy z żądaniami załóg strajkujących jeszcze zakładów pracy, między innymi w tej sprawie strajkuje również Ursus w Warszawie, oraz żądań studentów uczelni z całego kraju. Choć wydaje mi się, że punkt ten powinien mieć rozszerzony być i skonkretyzowany w kierunku żądania zarejestrowania Solidarności NZS-u. Proponujemy zmianę prawa o stowarzyszeniach w kierunku przeniesienia kompetencji wydawania tych decyzji do sądów powszechnych i wprowadzenia trybu rejestrowego, co w obecnej sytuacji umożliwi istnienie legalne, oficjalnie już uznanych przez niektóre ośrodki akademickie, komitetów organizacyjnych Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Proszę za protokołowanie. Janusz, proszę o przedstawienie następnego punktu uchwały piątkowej. 7. punktem naszej uchwały piątkowej jest punkt, który brzmi: jako studenci Wydziału Prawa i Administracji UEU domagamy się praworządności w PRL oraz zwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Więc doszliśmy szczęśliwie do zakończenia dyskusji nad skonkretyzowaniem postulatów, które zostały przyjęte na piątkowym zebraniu. Rozumiem, że nasza grupa będzie dalej pracowała nad sformułowaniem ich treści na tyle, aby w jak najlepszy sposób mogła zaprezentować nasze poglądy. Wydaje mi się, że w ogóle dobrze, że takie zebranie się odbyło, ponieważ krążyły różne poglądy wśród studentów. Przez długi okres czasu mówiło się o sytuacji
która występuje w Polsce, o strajkach, o napięciach, a również o pogarszającej się sytuacji materialnej. I to, że zebranie się odbyło, jest bardzo dobrze, natomiast sam przebieg zebrania, no to trochę takie uczucia mieszane. No pewne postulaty są na pewno właściwe, według mnie oczywiście, i dobrze, że zostały wyartykułowane, natomiast pozostałe, no uważam, że mają raczej małą szansę realizacji. Natomiast sytuacja dotycząca sytuacji materialnej pozycji studentów jest bardzo ważna i uważam na przykład, że podniesienie podstawy stypendium do 20 tysięcy, no to jest niemalże minimum. W tej chwili 14 tysięcy podstawy, no to praktycznie bardzo mało osób jest objętych stypendium socjalnym. Refleksje mam różne. Doktor Andrzej Zębik z Katedry Prawa Karnego. Wszystkie wady tego zebrania to są wady tak zwanej demokracji bezpośredniej. Oczywiście jest to nieodłączny atrybut takiej demokracji, kiedy wszyscy wypowiadają się na temat zresztą tak wielu i dosyć zawiłych kwestii. Efektem tego jest to, że w istocie rzeczy zawiłe kwestie widzi się prosto, aczkolwiek one proste są nie zawsze. Poza tym ogromnie mnie studenci zaskoczyli swoim rozsądkiem, umiarem, umiejętnością prowadzenia sporów, panowaniem nad sytuacją, refleksem w wypowiedziach. Więcej wcale niezłą wiedzą prawniczą, czego szczerze mówiąc się nie spodziewałem. Więcej jeszcze. No, nie lubię bardzo tak zwanych dużych słów, ale z pewnością wykazaliście troskę obywatelską o kraj. Wy wszyscy. Jeśli bowiem zajmujecie się nie tylko kwestiami, które was dotyczą i dotyczą wyłącznie waszego bardzo specjalnego, specyficznego środowiska studenckiego, ale myślicie i o sytuacji gospodarczej kraju, o sytuacji politycznej kraju, to to jest to wszystko, co tworzy, no przynajmniej u mnie, obraz świadomego obywatelskiego, świadomej obywatelskiej odpowiedzialności za swój własny kraj. Przecież to nasz kraj. Uważam, że bardzo dobrze się stało, że wszyscy zaczynamy od prób porozumiewania się. Ponieważ jestem zdecydowanym przeciwnikiem użycia siły w sporach społecznych, więc myślę, że wielu sporów by nie było tak zakończonych, to znaczy brutalnym użyciem siły, gdyby obydwie strony, podkreślam, obydwie strony, zaczynały od rzeczywistych prób porozumienia się ze sobą, zrozumienia swoich racji i zrozumienia pewnych emocji nieodłącznych od racji, emocji, które stoją poza racjami. Według mnie, nie bójmy się powiedzieć, że jest to protest. Po prostu gwałtowne formy protestu zupełnie mają inną moc przekonywania władz w ogóle. Po prostu realizacja w ogóle tych postulatów jest możliwa tylko poprzez gwałtowne formy protestu. Z tego względu, że po prostu pójście na ugodę, wiemy do czego to doprowadziło, po prostu szliśmy na ugodę w ostatnich latach i to by było, i w zasadzie władze nam gwarantowały właśnie to, że społeczeństwo będzie uczestniczyło w reformie, będzie uczestniczyło, po prostu partycypowało władza, a widzimy, że w zasadzie żadne zmiany po prostu nie nastąpiły, także uważam, że tylko gwałtowne formy protestu, to znaczy jakaś zmiana po prostu naszego stanowiska jest po prostu możliwością pewnych uzyskania czegoś.